Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najmniejszemu z modeli linii domowej Ekspresu Fiura, modelu ENA8. Główny włącznik urządzenia znajduje się z tyłu i uruchamiamy urządzenie. Przyjrzyjmy się zatem głównym cechom modelu ENA8 od Jury. Przede wszystkim wymiary. W tym ekspresie mamy tylko 27 cm szerokości tego urządzenia, liczony wraz z pojemnikiem. Dodatkowo 32 cm wysokości oraz 44,5 cm głębokości. To sprawia, że jest to najmniejsze urządzenie wśród wszystkich ekspresów z linii domowej od firmy Jura. Jeżeli dodamy do tego designerski pojemnik na wodę oraz trzy warianty kolorystyczne, biały, czerwony i czarny, to sprawia, że ekspres ten może się podobać zwłaszcza użytkowniczkom. Jeżeli jesteśmy przy wymiarach, warto tutaj nadmienić, że mamy płynnie regulowaną wylewkę kaw, która ma możliwość regulacji wysokości od 55 mm do około 140 mm, czyli prawie 14 cm. Jeżeli chodzi o wielkości pojemników. Pojemnik na wodę 1,1 litra. Pojemnik na ziarna kawy to jest 125 gram oraz pojemnik na fusy, który mieści około 10 krążków fusów. Przyjrzyjmy się zatem technologiom, jakie zostały zastosowane w tym niewielkim ekspresie. Po pierwsze, młynek Aroma G3. Po drugie, system PEP. Po trzecie, system inteligentnego wstępnego zaparzania kawy oraz możliwość namielenia od 6 g do 10 g kawy na jedną porcję za sprawą niewielkiego bloku zaparzającego, który został zastosowany w tym ekspresie. Czym jeszcze można nas zachwycić ENA8? Przede wszystkim łatwością obsługi i możliwością przygotowania 10 specjalów. Zróbmy zatem małą kawę, czyli espresso. Wystarczy nacisnąć przycisk i pojawia się możliwość ustawienia 10 poziomów kawy, mocy kawy. Podświetlenie bursztynowe filiżanki i pyszne espresso jest przygotowywane. Klasyczne espresso mamy przygotowane. Przejdźmy zatem do możliwości przyrządzenia na przykład cappuccino. Przechodzimy w menu do ikonki cappuccino. Jeden przycisk i pyszna kawa jest dla nas właśnie przygotowywana. W tym momencie mamy podświetlenie na kolor błękitny, który ma podkreślać piankę mleczną. Pyszne cappuccino to za mało? Zróbmy zatem latte macchiato, czyli kawę trójwarstwową. Przechodzimy do produktu, ciskamy przycisk i ekspres za nas wykonuje całą pracę.
Sprawdźmy zatem prostotę obsługi tego urządzenia poprzez wejście do menu. Przytrzymujemy dłużej literkę P klawiszem i przechodzimy do menu urządzenia. Poruszamy się strzałeczką w bok lub jeżeli chcemy wyjść z urządzenia, po prostu klikamy powrót. Wejdźmy do urządzenia i zobaczmy, w jak prosty sposób możemy ustawić produkt na przykładzie, na przykład kawy cappuccino. Klikamy cappuccino, programujemy sobie ilość wody. Możemy tutaj zmodyfikować opcję, jaką chcemy. Zapisz. Ekspres zapamiętuje pożądaną wartość. Moc kawy. Przy ustawieniu 10 poziomów możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć. Klikamy zapisz. Oraz na drugiej podstronie mamy możliwość ustawienia temperatury normalnej i wysokiej. Klikamy zapisz. I ilość spienionego mleka. Należy pamiętać, że w ekspresach Jura ilość spienionego mleka podawana jest w czasie. Im dłuższy czas spieniania mleka, tym pianka jest wyższa. I w drugą stronę, im krótszy czas spieniania mleka, tym pianka jest niższa. Klikamy oczywiście zapisz i ekspres od tej pory zapamiętuje na stałe dany napój. Gdy zrobiliśmy już pyszne specjały kawowe, na wyświetlaczu pojawił się nam na czerwono komunikat o tym, że trzeba wyczyścić ekspres. Wchodzimy do menu urządzenia poprzez przytrzymanie literki P. Wchodzimy w status konserwacyjny i system mleka czyszczenie pali się na czerwono. Zobaczmy, w jak prosty sposób wykonać tę czynność. Klikamy system mleka czyszczenie. Ekspres informuje nas, że przybliżony czas trwania to 3 minuty i klikamy start. Do konserwacji oczywiście używamy wyłącznie oryginalnych produktów Jura. Mamy do tego specjalny pojemnik. Wyciągamy wężyk z lodówki. Wpinamy do pojemnika. Wrzucamy tabletki czyszczące do pojemnika do czyszczenia. Dolewamy wody do kreski oznaczonej na pojemniku i uruchamiamy proces czyszczenia. Dalej płyn do czyszczenia uzupełni wodę, dalej i rozpoczynamy proces, który wykonuje ekspres automatycznie. Po skończonej pierwszej fazie cyklu czyszczenia opłukujemy pojemnik na wodę tak, aby dolać świeżej, czystej wody. Jak widać, bardzo prosta czynność. 3 minuty ekspres automatycznie przepukuje i czyści nam cały system mleczny. Dzięki temu możemy się cieszyć tym ekspresem bardzo długi okres czasu. Reasumując, Jura NA8 jest jednym z najmniejszych modeli Jura. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w niewielkiej kuchni. Po drugie, jest to jeden z najtańszych modeli Jura. A po trzecie, jest to jeden z najprostszych modeli do obsługi. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem tego modelu, zapraszamy do naszych salonów stacjonarnych oraz do naszego sklepu internetowego www.artecafe.eu. Wszystkie adresy i telefony znajdziecie Państwo na zakończeniu tego filmu. Polecam serdecznie, Bartosz Zapaśnik, Artecafe i do zobaczenia w następnych odcinkach.